Sąd uniewinnił mężczyznę, który symulował podcięcie gardła lalce z fotografią księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Prokuratura oskarżyła sprawcę o nawoływanie do zabójstwa duchownego. W Polsce rośnie ilość przestępstw wobec katolików. W sierpniu 2019 roku w jednym z poznańskich klubów podczas imprezy dla homoseksualistów mężczyzna przebrany za kobietę symulował podcięcie gardła lalce ze zdjęciem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Prokuratura oskarżyła Marka M. o publiczne nawoływanie do zabójstwa duchownego, znieważenie i nawoływanie do nienawiści. Dziś sąd w Poznaniu uniewinnił sprawcę. Wyrok ten oburzył ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Jeżeli sądy tak będą postępować, to będzie to zachęta do eskalacji tego rodzaju zdarzeń. To są działania, które będą za sobą pociągały realną krew na rękach. Sędzia Agata Trzcińska uznała, że działania mężczyzny były występem artystycznym i stąd nie może być cenzorem sztuki. W opinii mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego wyrok narusza społeczne poczucie sprawiedliwości i usprawiedliwia symboliczną przemoc wobec katolików. To jest pewna forma zachęty do tego, żeby pokazywać przelewanie krwi chrześcijan, a następnie mówić, że jest to tylko i wyłącznie artystyczna forma wyrazu. No, do czasu, kiedy ktoś rzeczywiście poczuje się zachęcony i zamorduje kolejnego kapłana. W Polsce lawinowo wzrasta przestępczość wobec osób wierzących, informuje Krzysztof Sierak, zastępca prokuratora krajowego. 2016 rok 59 postępowań, 2021 rok 106 postępowań, czyli wyraźny wzrost właściwie o 100%. W tej statystyce są te najcięższe przestępstwa: profanowanie świątyń, pobicia księży, czy tak jak w Siedlcach, zabójstwo franciszkanina. Niestety często sądy pobłażliwie traktują sprawców ataków na katolików. Przykład z Myśliborza. Strajk kobiet, jeden z uczestników atakuje księdza, uderza go z pięści w twarz, ksiądz odnosi obrażenia, prokurator wychodzi z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd nie uwzględnia wniosku. Dzisiaj poszukujemy sprawcy listem gończym. Problemem w karaniu sprawców ataków na katolików z jednej strony jest podejście sędziów, z drugiej prawo. Przepisy o obrazie uczuć religijnych jest trudny do udowodnienia. Dlatego Solidarna Polska proponuje jego zmianę, informuje Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. To będzie niezależne od indywidualnych uczuć osób wierzących. To, czy tego typu przypadki haniebne będą mogły być skutecznie ścigane. Proponowana zmiana będzie zgłoszona do Sejmu jako projekt obywatelski. Solidarna Polska rozpoczyna zbieranie podpisów pod ustawą wzmacniającą ochronę osób wierzących.